Teraz rozpoczęliśmy 8 rok naszej działalności. Do szusu, jak popularnie mówimy, czyli szusujemy w Szczecińskim Humanistycznym Uniwersytecie Seniora, należy 1000 osób. Właśnie dzisiaj otrzymałam w prezencie imiennym legitymację z numerem 1000. Numerujemy od pierwszych zapisów, czyli od 2014 roku. Aktywnie na wykłady przychodzi 324 osoby. Ideą jest edukacja senioralna przede wszystkim, w związku z tym główny nacisk jest położony na wykłady naukowe. Wykłady odbywają się co 2 tygodnie, w każdą sobotę. Kurs Finanse Osobiste jest prowadzony w Uniwersytecie Szczecińskim dzięki współpracy Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Szkoły Giełdowej działającej przy Uniwersytecie Szczecińskim, której koordynatorem jest pani profesor Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska. Celem kursu jest to, by słuchacze, w tym przypadku seniorzy, zdobyli kompleksową i aktualną wiedzę z obszaru finansów. Słuchacze pozyskują wiedzę dotyczącą lokowania oszczędności, zadłużania, a także uczą się, jak tworzyć proste plany finansowe oraz budżet gospodarstwa domowego. Warto być słuchaczem, ponieważ ja lubię ludzi, przebywam wśród ludzi i nie można się zamykać w pokojach. Też przychodzę tutaj ze względu na wykłady, bo są bardzo ciekawe i co drugi tydzień, no warto być, warto posłuchać, warto mieć kontakt z ludźmi. Są bardzo ciekawe wykłady. Pani profesor, opiekun nasz, czyli pani Barbara Kromolicka, bardzo dba o nas. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 60. rok życia, mogą przyjść i zapisać się do Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, otrzymują legitymację, która uprawnia ich również do uczestniczenia w innych dodatkowych warsztatach czy zajęciach. Na przykład znakomicie działa Klub Miłośników Piękna. Osoby, które penetrują muzea, spotykają się na wystawach, uczą się czytania sztuki, rozumienia sztuki itd., ale nie tylko, są również zajęcia historyczne, turystyczne, i zajęcia sportowe i wiele innych.